Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto kolejna turystyka dachowa w Zielonej Górze i pokazuje widok tutaj na Ogólniak. Numerka nie pamiętam, chyba 7. No i tutaj jest ten pomnik Korczaka. Ten skwer korczakowców. To nie jest tylko sam pomnik, bo tam są jeszcze z tyłu takie tablice upamiętniające. I oczywiście jest po piersie Korczaka. Pomnik jest wykonany z kamionki. No i to w Zielonej Górze tych kamionkowych rzeźb mamy naprawdę chyba z 9. Wszystkie je po prostu pozaznaczałem na mapach. No niektóre są bardzo ciężkie do znalezienia i to jest jeden artysta. Jest dopisany tam w opisie pomnika, co to za artysta. Natomiast ja znajduję się na dachu tej państwowej szkoły muzycznej, która jest jeszcze w budowie. No i dzięki temu udało mi się tutaj wejść. No bo jak będzie ukończona, no to wiadomo, że już jakakolwiek spacerki po dachu będą niemożliwe. No i tutaj rozbudowany system wentylacji. No i z tej strony jest też dobra perspektywa na te budynki mieszkalne, na te całe osiedle. No i jeszcze raz pokazuję ten dach. Budynek jest rozległy, ale w środku ma tak zwaną wycinkę. Pokażę wam. W środku jest dziura. Zobaczcie, tak to wygląda, taki jest wewnętrzny dziedziniec. No i jeszcze przejdę się tam na tamtą stronę, porobić parę zdjęć. Nie wiem, czy ze środka coś dogrywać. Tam nic nie ma ciekawego, bo to jeszcze wszystko jest w takim stanie surowym, te pomieszczenia. Tu mogę jedynie pokazać sąsiedni blok. Ludziom niemalże zajrzeć do mieszkań. No, ja nie spodziewałem się, że to jest takie duże. No ale ten dach jest naprawdę olbrzymi. No i tutaj jest taka perspektywa na ten blok. Zrobię jeszcze tylko zdjęcia i koniec tego filmu.